Jako radomianin wiem przede wszystkim, że całe miasto na to czeka od wielu lat, dokładnie od 36, także jest to, stoimy przed historyczną szansą. Ja jako mały chłopak, jako kibic Radomiaka jeszcze marzyłem o tym, żeby zobaczyć Radomiaka w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie było mi to dane, teraz mamy wielką szansę, żeby zaistnieć na elicie polskiej piłki. Taki okres jest, prawda, w życiu, że człowiek się cały czas cieszy, co będzie jutro, co będzie pojutrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo to wszystko jest związane właśnie z tym wejściem do tej marzonej ekstraklasy. No cieszę się akurat, co spotkało mój klub, którego kocham, naprawdę kocham, no bo przespędziłem większość życia. No 62 lata to nie jest takie ad hoc, to jest masę życia, masę różnych, prawda, doznań, zawiedzeń, prawda, no ale w każdym bądź razie takiej chwili dożyłem, gdzie się mogę cieszyć, że już niedługo będziemy grać o wejście do Ekstraklasy. Chciałbym z Radomiakiem zagrać w Ekstraklasie, to jest mój cel. Przyszedłem tutaj, żebyśmy zrobili awans i zostało nam dwa najbliższe mecze do osiągnięcia celu. Mam nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty i razem będziemy się cieszyli po ostatnim meczu. Grałem z Radomiakiem w trzeciej lidze, także no, po tylu latach tułania się po niższych ligach nareszcie cieszymy się, że możemy grać o najwyższe cele, o awans do elity. I gorąco wierzę, że nam się to uda. Dziewięćdziesiąta, trzecia minuta spotkania derbowego. Wolno dom, Lasso Grande, duże zamieszanie po Grantowym. Na pewno z miłym mogę przypomnieć przeciwko Broni Radu. Oczywiście graliśmy u siebie na Struga 63. Piękne chwile. No wiadomo, no, każdy awans to jest naprawdę bardzo piękne chwile, ale nie tylko ja, tylko cały Radom czekamy po prostu awans do Ekstraklasy. Pracuję tu 62 lata. To nie jest taki, no, taki mały wiek, to jest kupę lat, gdzie ja przepracowałem w Radomiaku. Kocham tych pedałów w tym Radomiaku. Naprawdę, ja tak się nieraz żartuję, wyzywam ich, ale ich kocham. Traktuję ich jak moich synów. Dlatego, że miałem dwie córki, nigdy nie miałem chłopaka. Traktuję piłkarzy Radomiaka jak moich synów. I dlatego się niezmiernie cieszę, naprawdę niezmiernie się cieszę. To się tego nie powie słowami, ale się ogromnie cieszę, że dożyłem takiej chwili. Mam 85 lat, nie jestem młody, prawda? I u schyłku mojej kariery, prawda, przy Radomiaczku, ja mogę takiej chwili dożyć. Naprawdę, jestem przeszczęśliwy. Pan Zdzisław to nasza legenda, także również dla niego staramy się, żeby przypieczętować awans i fajnie, jakby pan Zdzisław powrócił na należne miejsce. On ten smak Ekstraklasy zna i czeka od wielu lat na powrót. Dobrze by było zrobić dla kibiców, dla klubu, dla całego miasta przede wszystkim zrobić ten awans, bo bardzo dawno nie graliśmy w Ekstraklasie, to był chyba bodajże 84 rok, więc trochę czekamy na tą Ekstraklasę i wiadomo, zapisalibyśmy się wszyscy tutaj, my, chłopaki, kibice, cały klub, miasto, znowu do historii. To nasz 12 zawodnik, kibice są naszym 12 zawodnikiem i to nie ulega wątpliwości, nawet pomimo zakazów, pomimo różnych tam obostrzeń, starali się zawsze nas wspierać i liczymy gorąco na ich doping, czy w meczach u siebie.
siebie, czy w miarę możliwości na wyjeździe, czujemy ich wsparcie i walczymy razem o awans. Od kiedy ja tu jestem, to zawsze jak graliśmy na wyjeździe i możliwości zawsze byli, nieważne czy był trzeci, trzysty, czy też tysiąc kibiców. Więc co mogę, no po prostu mogę podziękować za wszystko i mam nadzieję, że te prezenty zrobimy dla nich w sobotę. Kibicowsko to jesteśmy już dawno w Ekstraklasie. Na meczach w Radomiu jest bardzo świetna atmosfera. Jeszcze nie zdarzyło mi się, czy w Śląsku, czy w Igrach, przy takiej atmosferze grać, jak tu jest w Radomiu. I na wyjazdach też nas bardzo licznie wspierają. Czujemy to i naprawdę bardzo fajnie się gra przy takich kibicach. Kocham moich piłkarzy Radomiaka i kocham moich kibiców, których naprawdę kocham już nieraz. Dałem im do zrozumienia, że bardzo ich kocham. Kiedy przyszedłem ze szpitala, mogłem przeżyć, nie przeżyć, ale jakoś przeżyłem. To mi zgotowali taką przyjemność tu, na właśnie tym stadionie, na którym my rozmawiamy, że z radości, no raczej tak. Ja się popłakałem, bo było dla mnie to taki rozczulający moment. Kibiców moich zobowiązuję, proszę. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Kocham was, kochani kibice i kibice, za moim ukochanym Radomiaczkiem. No i na pewno waszym.